Dzień dobry, Jan Piński i Tomek Szwegierd, były wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a od kilku lat dziennikarz. I dziś rozmawiamy o tym, ile ukradł Jarosław Kaczyński po 15 października. Czym zajmowali się ludzie PiS przez ostatnie tygodnie, kiedy było wiadomo, że tracą władzę? To nie jest żadna tutaj wielka tajemnica, że ta całość operacji była obliczona po prostu na kilka rzeczy. Jak napisały Iwona Szpala i Agata Kondzińska na stronie wyborcza.pl, aparat partyjny udojowy, jak PiS wykorzystał ostatnie tygodnie władzy. Decyzje warte miliony, posady dla swoich, gwarancje na lata i ruchy, by skomplikować start ekipy Donalda Tuska. Tym zajmowała się czołówka władzy na finiszu, czołówka polityczna PiS na finiszu władzy. Mieliśmy tutaj spór w redakcji. Tomek mówił, że ludzie Kaczyńskiego kradli. Ja uważam, że należy personifikować odpowiedzialność. No, Tym bardziej, taki że w bajkach, wiesz, uosobienie, czyli personifikacja, no prawda, albo prawda. pomorficzna personifikacja. Pytanie, jakim zwierzakiem musiałby być Jarosław Kaczyńskim? Na przykład pewien baran, prawda, czy Nie, no wie. pewna żmija. Żmija, nie, no za szczupły to no nie jest, żeby być za żmiję. Nie, nie, to zupełnie inna żmija. Nie, to będziemy sobie jeszcze, szanowni państwo. Szanowni Państwo, w każdym razie to jak mi on przypomina z tych świnek Orwella, z folwarku zwierzęcego, po prostu te wieprze Orwella, które napadły na folwark, opanowały folwark i potem wpisały sobie do konstytucji, że wszystkie zwierzęta są równe, ale niektóre, czyli w domyśle Tak, świnie również. świnie, są równiejsze. I to jest, drodzy Państwo, powód, dla którego należy czytać książki. Dzięki temu wiemy o tym, że świnie są zawsze przy korycie, tylko że świnie nie doczytały, że życie przy korycie kończy świniobicie. I teraz Bicie, tak. dochodzimy do etapu świniobicia. Co oni ukradli, drodzy Państwo? No przede wszystkim to są te wszystkie premie, które rozdali i porozdawali. To są te nominacje ostatniej szansy, które im się wydawało, że dają im pieniądze. Na przykład usunięcie z tego, to się nazywa jakiś tam komitet audytowy, pana Patkowskiego nie będzie specjalnie trudne. On tam niby ma 4-letnią kadencję, ale ma tam fajny taki punkt, że utrata zaufania przez rynki, które przez rynek, czy tam przez premiera, utrata zaufania do niego koniecznego do wykonywania tej posady pozwala go odwołać. No to ja myślę, że Donald Tusk nie ma co tracić, po prostu on nigdy panu Patkowskiemu nie zaufał. Zresztą przypomina mi się stary ubecki dowcip, który mi ktoś znowu opowiedział po latach. Ubecki, czyli ze służb, jak to jeden funkcjonariusz mówi o drugiego funkcjonariusza, czy mogę ci zaufać? Ten mówi, no tak, a on mówi, uff, uff. I to tyle, jeżeli w kwestii zaufania. To są miliony złotych na takie odprawy proste, że na przykład chcieli cały czas usilnie namawiać Obajtka, żeby zrezygnował i żeby na jego miejsce został wybrany ktoś inny, po to, żeby kto inny dostał dymisję również, żeby były dwie dymisje do wypłaty. Dymisja Obajtka, która byłaby już realizowana, dymisja zakazu konkurencji itp. I na jego miejsce byłby nominowany ktoś, kto podpisałby nowe kontrakty i nowe konieczność nowych odpraw, nowych tych. No to jest w takim wypadku nawet kilka tygodni pobierania pensji. To jest po prostu, to są miliony złotych. Natomiast Obajtek strasznie niechętnie się rozstaje. On cały czas liczy, że uda mu się zachować jakąś funkcję w strukturze spółek, że on. Już teraz chyba nie liczy. Nie wiem. On. Teraz to ma, Janku, teraz, szanowni państwo, teraz to on ma taki problem, dylemat, kto go pierwszy zatrzyma. To znaczy wolałby, żeby jednak to był już ludzie z opozycji dotychczasowej, czyli powiedzmy desygnowani przez rząd Donalda Tuska, bo może tutaj on ma taki wyścig. Czy już ludzie Kamińskiego go zatrzymają, czy go zatrzymają już ludzie, którzy będą wypełniać Prawo i Sprawiedliwość z małej litery. To nie jednego z ludzi z PiS-u tutaj taki problem jest. No tutaj możemy przeczytać, pan redaktor Rzeczkowski na Twitterze
znaczy na portalu X teraz pisze, myślę, że jedną z pierwszych decyzji, które powinno rozważyć nowe kierownictwo służb, powinna być wizyta u dwóch panów odpowiednich funkcjonariuszy. Nie można pozwolić na to, by ważne dla bezpieczeństwa państwa i tak dalej dokumenty były w rękach prywatnych. No to tutaj na przykład już mówi o panu Cęckiewiczu, czyli zobaczę, no pan Cęckiewicz, wydawało mu się, że będzie już tak mocno posadowiony w tej komisji i będą sobie tam funkcjonować, że to tak to będzie się działo i że ta komisja no przynajmniej nie będzie ruszona albo najwyżej ich zwolnią, a tu się okazuje, że komisja została, ich nie ma. Także to jest poważny problem, to się wszystko zmienia. Także to zabetonowanie im się nie udaje, no próbują jeszcze dokraść. Błaszczak próbuje podpisywać w ostatniej chwili te kolejne umowy, na przykład na te armatochaubice. Jeszcze kolejne dopisuje, mimo tego, że no nie jest pewne, czy on ma prawo teraz jeszcze to robić. Czy powinien podejmować takie decyzje. Nie może przecież... Tak. W ogóle to, co oni zrobili, że dokonali poprawy raportu, nie mając już żadnego tytułu do poprawy raportu, bo byli odwołani, tak. To wiecie państwo, to też jest przestępstwo. To jest to, że oni są, ośmieszają się, że się kompromitują, że drukują w dokumencie państwowym nazwiska oficerów sojuszniczych jako oficerów służby rosyjskich. Tak, z tego pokazuje, jak dogłębnie po prostu przeanalizowali problem. Wiecie państwo, mówiłem wam, że pracowałem ze Sławomirem Cęckiewiczem. Nie była to jakaś wielka współpraca, natomiast ja zwracałem uwagę, że ten człowiek w 2006, 2007 roku, kiedy był szefem komisji likwidacyjnej, nie prezentował żadnego poziomu profesjonalizmu, nawet w takiej prostej rzeczy jak generowanie wycieków. Ja opisałem schemat. To znaczy facet chciał, żebym pomógł mu opublikować tekst, który opublikowałem pod swoim nazwiskiem, jego tekst, którego nie chciał sygnować, natomiast zrobił to w taki sposób, że gdyby ktoś kiedyś poszedł i zaczął weryfikować ten tekst, to wyszłoby po prostu multum śladów sikania poślegu. Ja jestem zwolennikiem teorii i praktyki, że jak robimy coś, to robimy to dobrze. Czyli po prostu ja się go pytałem, czy do głowy ci nie przyszło, żebym ja po prostu normalnie złożył wniosek, poczekał, aż dadzą mi te akta. Jak dadzą mi te akta, to ja bym wziął po prostu wpisał się, przeczytał te akta i wtedy można byłoby powiedzieć, że tekst powstał normalnym sumptem dziennikarskim. Ale najpierw chcieli puścić ten tekst bez żadnego mojego dostępu do akta, następnie jak im zwróciłem uwagę, że to jest problem, no to załatwili mi w jeden dzień od podania dostęp do akt. No więc wiecie państwo, nie wiem, jakikolwiek śledczy by to przejrzał. Wiecie państwo, to jest taka po prostu, mnie serce się kraje, bo to jest amatorka. Wiecie państwo, to są rzeczy, które zawsze wychodzą przy jakichkolwiek sprawdzeniach. Ja sobie szczycę się tym, że jeszcze żaden szef służby nie znalazł moich wiewiórek, a polowało wielu nie tylko za czasów PiSu. I to jest... Ty nawet kiedyś zażartowałeś się tym z naszych kolegów, mówi, słuchaj, to nie będzie problemem, to będzie problemem, jak ty je znajdziesz. I co to wtedy będzie? Tak, pamiętasz? Tak. Śmieję się do tej pory, tak. Znaczy, ja go uświadomiłem pewnego pana pułkownika, że czasami lepiej jest pozostać na etapie gonienia niż na etapie finalizacji, bo powiedziałem mu, żeby zwizualizował sobie sytuację, w której postawiłby nas wszystkich, gdyby złapał tych, których ściga. Złapisz i co? I co wtedy? I teraz on to zwizualizował i zdaje się, że doszedł do wniosku, że bezpiecznie jest jednak zachowywać pewien dystans między uciekającym a goniącym. Taki, żeby był bezpieczny dla wszystkich. Dlatego, że pewne sytuacje, jeżeli wszystkie strony zdają sobie sprawę z napiętej sytuacji, która mogłaby powstać w pokoju. Wiecie, są takie sceny, drodzy państwo, gdzie wszyscy po prostu trzymają spluwy w dłoni. I to lepiej nie doprowadzać do tej sytuacji, żebyśmy się w takim pokoju znaleźli, bo wtedy już jest nerwowo i profilaktyka każe po prostu działać, kiedy podejrzewa się tylko, że ktoś zacznie działać. Więc lepiej nie... Jak gonicie wilka i zagonicie go do klatki, jakbyś to jeszcze... Coś z tego może wyjść, ale jeżeli chcecie wejść do tej klatki do niego, to już może być kłopot. Także lepiej nie gonić. Może niech on sobie poleci gdzieś dalej. Gonić można, ale lepiej nie łapać. Lepiej nie łapać. Natomiast żarty na bok.
Mamy taką sytuację, w której oni uwłaszczają się na pieniądzach. I teraz pytanie, jak do tego podejść? Padło hasło, że może by komisja śledcza do spraw rządu Morawieckiego. To jest raz. Przede wszystkim będzie każda nominacja z tych będzie rozpatrywana w aspekcie artykułu 5 kodeksu cywilnego, czyli zasady współżycia społecznego. Ja jestem głęboko przekonany, żeby i będę lobbował za tym publicznie razem z Tomkiem, żeby podliczyć koszty 336-godzinnego rządu Mateusza Morawieckiego i odliczyć te koszty od budżetu kancelarii Andrzeja Dudy. Żeby było Prawo i Sprawiedliwość, to trzeba część kosztów jeszcze dać panu prezydentowi Dudzie, jego kancelarii. Bo pan Tak. prezydent Duda też był uprzejmy. A ja właśnie Czy o tej Dudzie nawet. mówię, ja o Dudzie mówię, A że o nie. to, a nie, no to nie, pełna zgoda. Nie, to pełna zgoda. Tak, panie prezydencie. Nie, no nie, to mówię, że jemu Przeszło trzeba. mi przez usta nawet to prezydencie. Tak, Nie, to już to kurczę. jest, to trzeba, to był człowiek, który uważał, że dobrym parlamentarnym zwyczajem jest dać szansę ekipie, która wygrała wybory. Prawda jest taka, że on złamał konstytucję, bo konstytucja mówi, że powierza się tworzenie ekipy rządowej zwycięskiemu ugrupowaniu, o ile stoi za nim większość. I w tym wypadku on wiedział doskonale, że nie stoi za nim większość. Zresztą zwróćcie Państwo uwagę, że oni wykorzystali ten czas maksymalnie. To było 14 plus 14. To znaczy było jasne, przecież on mógł ten skład rządu podać wcześniej, mógł tego. Oni po prostu chcieli te 28 dni po to, żeby cieszyć się tą iluzją władzy, atakować rząd Tuska, którego nie ma. Wiecie Państwo, męczy nas rząd Tuska, prawda? Rząd Tuska nie ma, Tusk nie jest premierem, a już ma pierwszą aferę wiatrakową. Wiecie Państwo, to jest taka zabawa, że oni. Jeszcze nie ma rządu, a już nie dopełnił obietnic, prawda, wyborczych już Tak, od że razu. już, tak, już jeszcze nie otrzymał. Złamał obietnicę. Tak, Tak. złamał obietnicę, nie realizuje obietnic wyborczych. To jest ten moment, w którym oni te 2 miesiące po prostu wykorzystali do tego, żeby. Nachapać się, nakraść. Też, ale też. Szanowni Państwo, ja jestem prosty chłopak. Trzeba po prostu wejść, kopnąć i, przepraszam za wrażenie, w dupę i powiedzieć do sądu. I tak trzeba po prostu zrobić. Ale to już, przepraszam za ten brzydki wyraz, ale to. Mam nadzieję, że przynajmniej w sposób łagodny dokładnie tak to się odbędzie. Może bez tego kopania już. Po prostu tak trzeba z nimi zrobić. Trzeba im podziękować, wyprowadzić i mają prawo do sądu. Niech idą sobie do sądu. I tak mają lepiej, bo sądy Będą niezależne. będą niezawisłe. Tak, Tak, niezawisłe. będą niezawisłe. To i tak mają Nikt nie lepiej, będzie prawda? im Dyktował wyroków, tak. dyktował wyroków. Mamy tutaj, pamiętajmy, mamy transfery do państwowych instytucji, mamy pieniądze, które były przelewane. Na przykład, bo przypomnę, że to jest jedna z rzeczy, to jest jedna z informacji, którą otrzymaliśmy bezpośrednio z rządu, gdzie powiedziano nam, że wprost padła dyspozycja, że nie ma prawa zostać nic w rezerwie Tak. budżetowej Donalda Tuska. Więc Kasa ma być, kasy mają pusty, ministerstwo mają tak, być puste. więc jeżeli to zostanie potwierdzone, że 12 grudnia, kiedy się tam zalogują ludzie od Donalda Tuska w kancelarii premiera i okaże się, że nie ma tam grosza w rezerwie, to ja bym rozważył po prostu za ostatnie 2 tygodnie, za ostatnie 4 tygodnie przejrzenie wydatków rezerwy budżetowej i wysłanie do prokuratury zawiadomienia z 231 KK, czyli po Tak. prostu działanie na szkodę, wydawanie pieniędzy w celu właśnie po to, żeby wyczyścić kasę, pozbawić państwo po prostu możliwości jakiegokolwiek funkcjonowania. Janku, decyzję Szymczyka, który nakłania Tak. dowódców policji do tego, żeby będą mieli wyższe emerytury, on im da dodatki, tylko żeby ustąpili ze stanowiska. To jest właśnie ta metoda. To jest karalne. To jest przestępstwo. To, co oni robią. I ja jestem za tym, żeby tutaj to błyskawicznie rozliczać. Jest jeszcze sytuacja. Najtrudniej będzie pozbyć się Jacka Jastrzębskiego z KNF-u. No tutaj powiem Państwu, no tylko że ja jestem tylko i wyłącznie, tak jak mówię, niedorobionym magistrem prawa.
bo studiując politologię i prawo skończyłem tylko politologię, a do prawa mi tam trochę zabrakło. Natomiast na mojego nosa można podważyć zasadność nominowania pana Jacka Jastrzębskiego, ponieważ go nominował premier, co do którego nie było głosowania w sprawie wotum zaufania, w związku z tym był Tak. pełniącym obowiązki. Co prawda konstytucja wprost nie rozróżnia tych dwóch stanów, natomiast co do zasady właśnie artykuł 5, czyli zasady współżycia, tutaj artykuł celowościowy, moim zdaniem może mieć zastosowanie, jeżeli, powiem Państwu tak, to jest tak naprawdę prawo w wielu miejscach jest sztuką, argumentować tutaj można, więc ja bym spróbował, bo warto. Glapiński jest przerażony, dlatego że dla Glapińskiego to jest ostatnia posada. Adam Glapiński to jest facet, który nie należy się nabrać na jego taki pojednawczy ton, który teraz przyjął, dlatego że to jest facet, który ma w tym roku będzie miał 74 lata, w kwietniu skończy. I on jako człowiek bardzo mocno zależny od Kaczyńskiego, funkcjonujący jeszcze 5 lat na stanowisku szefa Narodowego Banku Polskiego, będzie bruździł. Oczywiście powiem Państwu, że to jest trochę taki pat. To znaczy, wywalanie go przed pozbyciem się Andrzeja Dudy ma niewielki sens, ponieważ Andrzej Duda będzie dawał kandydatów na stanowisko, na jego zastępcę, no, którzy będą akceptowalni dla niego, a nie dla większości. Więc prawdopodobnie należy go utrzymywać w stanie zagrożenia wyrzucić go, że tak powiem, w momencie, w którym będzie nowy prezydent, który będzie w stanie zaproponować taką sensowną kandydaturę, sensownego zmiennika. To są tam naprawdę te dwa stanowiska, na których trzy stanowiska oporu. Prezes Narodowego Banku Polskiego, którego można zawiesić, ale którego następcę będzie wyznaczał Andrzej Duda, który nie zostanie klepnięty przez obecny parlament, no bo nie zostanie. W związku z tym będziemy mieli taką stójkę w Zwisie, niepewność tego, co się dzieje w Narodowym Banku Polskim, zdominowanym przez ludzi PiS. To jest i ta sytuacja potrwa do sierpnia 2025 roku. Mamy sytuację z KNF-em, która jest do podważenia. I mamy wreszcie sytuację z samym Andrzejem Dudą, który też. Trybunał kulinarny, Janku, Trybunał normalnie. Kulinarny Trybunał Tomko. kulinarny też. Nie, Trybunał Kulinarny nie, dlatego że to nie istnieje, więc Trybunał Kulinarny Sąd Najwyższy to są rzeczy, które zostaną załatwione po prostu. O, tak. Trybunał Konstytucyjny zostanie po prostu restytuowany. Tam jest oczywiście spór, że pan profesor Matczak wieści, że nie wolno wyciągać zbiorowej odpowiedzialności wobec wszystkich sędziów wybranych do Trybunału Konstytucyjnego i ma tam jakąś tam panią amerykańską profesor i on się czepił tego, tej pani amerykańskiej profesor jak pijany płota. Szanowni Państwo, jeżeli ktoś pójdzie profesorem Matczakiem, stracimy lata. My musimy te lata wykorzystać do tego, drodzy Państwo, żeby krótko mówiąc, PiS już nigdy więcej do władzy nie wrócił, żeby nie było niebezpieczeństwa powrotu. Mamy dziś, zadaliśmy pytanie, ile on ukradł w tym czasie. Bardzo dużo pieniędzy zostało przez PiS zadysponowane. Ta kradzież była systemowa. Zatrudniano nowe osoby, podawano osoby, na przykład taką PiS wczoraj widziałem, że Iksińska ma sąsiadkę, która została wybrana do zarządu elektrowni w budowie z pensją 40 tysięcy złotych do zarządu. Elektrowni nie ma, ale ona ma 40 tysięcy, ma wypowiedzenie, ma odprawę. Tak to sobie po prostu wygląda, że to są po prostu, na pewno są to setki milionów za te ostatnie tygodnie. Podejrzewam, że nawet miliardy złotych, które oni próbowali, one są do odzyskania właśnie z uwagi na tą celowościową tą ustawę. Ja na przykład, wiecie Państwo, pani Same Cholecka. decyzje na pewno są to Nie, ale miliardy. weźmy na przykład panią Cholecką. Pani Cholecka przeszła, złożyła wypowiedzenie z jednej umowy. Swojej dodatkowej, nie z etatu. I na tej dodatkowej umowie ma mieć dostawać pieniądze, które jej podpisano, roczne wypowiedzenie bez świadczenia pracy.
To jest bardzo ciekawe rozwiązanie, natomiast według mnie po prostu ja, gdybym był człowiekiem, który likwiduje TVP, bym natychmiast po prostu dał tą opinię do prawników, w jaki sposób to rozwiązać natychmiastowo z powodu zasad, naruszenia zasady piątego, zasad współżycia społecznego. Umowa jest działaniem na szkodę spółki, umowa jest pozorna, nie dublowała dotychczasowe umowy za tą samą pracę, czyli tak naprawdę była świadczeniem wypłacanym w sposób nienależny. Ja bym jeszcze rozważył pozew wobec niej, wobec Olechowskiego, wobec innych prezenterów, którzy korzystali z tej formy wynagrodzenia, o zwrot kasy. Szanowni Państwo, o zwrot tej dodatkowych pieniędzy, bo oni nagle w tym momencie padli ofiarą własnej chciwości. Chcieli mieć etat w TVP i kontrakty w TVP, a to zawsze było tak, albo etat, albo... I mieli spółki proszę, albo jakieś inne Tak, podmioty ale chodzi o to, gospodarcze, że na które brali kasę. chodzi o to, że albo mieli etat, albo kontrakt, akty. Ja wiecie Państwo, nie można było łączyć dwóch rzeczy. Ja to wiem, bo miałem dyskusję. Kiedyś miałem dyskusję z taką jedną panią prezenterką, której wtedy powiedziałem, jak może, jak na kim może ma ten, i ona się strasznie na mnie zdenerwowała, a po latach mi gdzieś tam napisała, że ja w sumie chciałem dla niej dobrze. No ja mówię, że ja generalnie ludziom dobrze doradzam, bo chodziło o to, że albo etat, albo kontrakt. Nie może być tej samej, nie może być połączenia tych dwóch form. Więc oni połączyli trzy formy właśnie współpracy i to się skończy tym, że będzie można od nich zażądać zwrotu tych pieniędzy, no bo trzeba będzie im powiedzieć, co wy takiego robiliście wcześniej, gdzie mieliście sam etat? Co takiego się zmieniło, że nagle zaczęliście dostawać kilka razy większe pieniądze za pracę, która dokładnie wygląda tak samo jak wcześniejsza? Szanowni Państwo, ogromne pieniądze, ogromne kontrakty, 4 tygodnie, wszystkie decyzje od 15 października, w wypadku Orlenu, przypomnę, kontrakty na zakup ropy naftowej podpisywane poza granicami Polski via Arabia Saudyjska. Tutaj nam zagraniczne kontakty mówią, tam szukajcie, tam skierujcie głos. Jest jeszcze jedna ciekawa historia, może opowiemy o niej w tym, to jest pojedynek Obajtek kontra Kamiński. Wygląda na to, że Mariusz Kamiński trochę tak, bo muszę powiedzieć, że to nam się nawet trochę podoba, że postanawia na samym końcu po prostu pozbyć się Obajtka, którym gardził i którego nie lubił, i po prostu zostawia kwity na samym wierzchu, tak jak z tego co słyszeliśmy, wraz z instrukcją obsługi, w jaki sposób uruchomić zapadnie pod Danielem Obajtkiem. Krótko Janku, mówiąc. to jest typowe jak w mafii. To co? Ja będę karany, ja będę odpowiadał, a tamten nie? Tamtemu się upieczę? Bo co? Bo chodził do Jarka i chodził? Tak? Ale ja myślę, że. Proste, to taki prosty mechanizm, wiesz. Ja myślę, że on po prostu chce pokazać, że były różnice. Że były Bo różnice. były, bo rzeczywiście były, tak. Wiecie, to jest. Była kiedyś taka reklama, co była chyba nie w Polsce. Ona była, tłumacząc na polski, poczujcie różnicę. I to zdaje się, że on to chce po prostu, żeby ludzie zauważyli, że jest różna odpowiedzialność karna, że on za co innego będzie wisiał, krótko mówiąc, za zupełnie inne paragrafy niż niż Obajtek. Natomiast ja myślę, wiecie Państwo, ostatnio usłyszałem historię jednego kolesia, że były czasy, w których w tym duecie tego Flipa i Flapa, czyli Wąsika z Kamińskim, nie układało się dobrze. No i właśnie mi znajomy powiedział, gdyby udało ci się potwierdzić, że Maciej też ma szafę na Mariusza, to byłoby coś. No więc, drogie wiewiórki, ja przypomnę, gdybyście chciały nam pomóc potwierdzić tą obrzydliwą plotkę, sugerującą, że nie istnieje coś takiego jak męska przyjaźń, to szczególnie ubodło Macieja Wąsika. Jak wiemy, Maciej jest fanem męskiej przyjaźni, kultywowanej na. No Mariusz teraz chodzi sam bez ochrony, Janku, sam chodzi. Doszedł do wniosku, że musi chodzić sam. To prawda, gdyby Tak nie. wierzy wszystkim. Ale czy wiesz, no Mariusz Kamiński, przepraszam, ale chodzi z naszą ochroną, więc to nie tak całkiem zupełnie. Tak, nie, spokojnie panie urzędzie, Jak wszystko my. zostaje, wszystko dobrze. Tak, panie Mariuszu, jeżeli byśmy zobaczyli, że ktoś próbuje panu zrobić krzywdę, natychmiast byłaby interwencja. I to nie jest żaden Mossad, normalnie reporterzy. No, No, pan się nie nerwuje, to tylko nie tylko. martw się normalnie, a Jorka to już na pewno nie damy skrzywdy. Tylko dziennikarze. Szanowni Państwo, historia na weekend. Dozwolona prawem obserwacja publiczna ludzi Tak, publicznych. tak, tak, tak. Mogę być publiczny. Historia na weekend. Ostatnio w tym domie towarowym, tak? Ale teraz nie tam sobie pochodził trochę. Szanowni Państwo, historia na weekend w dobrych kioskach, w dobrych empikach. Tutaj, drodzy Państwo. Wymyślił aferę wiatrakową. No właśnie tak. On myślisz, to wymyślił.
On No teraz. po części, Janku, no proszę te po części On, tak. te, on teraz, on teraz tego, tu je, on teraz tego, tak a propos tak. Zakochany jest tej czarnej pani, tej ciemnej pani. On teraz nie, on teraz myśli filozoficznie o tym, co schrzanili, że stracili władzę. To jest taka filozofia, wiecie państwo, niedoszły Hoover. Szanowni państwo, w tym numerze dużo ciekawych tekstów patrzę o tym z epoki napoleońskiej, o plebejuszu na skandynawskim tronie, Jean-Baptiste Jules Bernadotte, jeden z najbarwniejszych postaci doby napoleońskiej, zrobił oszałamiającą karierę, będąc marszałkiem Napoleona, a następnie zasiadł na szwedzkim tronie, rozpoczynając trwającej do dziś panowania dynastii swojego imienia. Jak to się stało, że ten marszałek Napoleona przeżył kongres wiedeński? Bardzo ciekawa postać, bardzo barwna. I oprócz tego też polecam Tajne dzieje szczepionek. O tym, kiedy pierwszą szczepionkę wymyślono, drodzy państwo, bo to jest ciekawe. I pierwszą prymitywną szczepionkę na ospę, która była dość powszechnie stosowana już od XVII wieku, opracowano w Chinach. Drodzy państwo, jak wyglądała, kiedy potem w Europie zaczęto stosować te szczepionki? No i o pierwszych ruchach antyszczepionkowych, drodzy Państwo, bo to ciekawostka, bo szczepiono używając zarazków krowiej ospy i oczywiście pojawiły się pierwsze ruchy antyszczepionkowe, które twierdziły, że po prostu jak będziecie używać tych szczepionek, to wam rogi wyrosną. I to nie były Bo żarty. byście tylko mleko dawali, wiesz, to całe szczęście jeszcze. Wąsik, posłuchaj, wiesz co, no, to, co zrobiłeś z policją, w tej chwili dalej wychodzi, bo i to jest bardzo smutne, bo o tym wszyscy mówili. I natomiast czym to się kończy? Możesz, wiesz, podczas sprawy tego policjanta, który zabił Adama Skonina, wychodzi to, co mówią świadkowie, że Afera. policjant, który zabił Adama Skonina, naginał prawo dla wyników. Krążyły takie plotki na komendzie. Dla wyników naginał i łamał prawo. Takie plotki krążyły po korytarzach komendy. Znawał na piątkowej rozprawie w sprawie śmierci Adama Czerniejewskiego, Skonina, były policjant Maciej M. Zeznania dotyczyły Sławomira L., policjanta, który śmiertelnie postrzelił młodego mężczyznę podczas ulicznej interwencji. Ojciec Adama uważa, że syn został zamordowany. Tak, ale wiesz co? Wy robicie jeszcze jeden kolejny cyrk. Po to, żeby wytworzyć wrażenie na sądzie, chronicie tego mordercę, tego policjanta. Jakiś antyterroryści przychodzą razem, wprowadzają go do sądu. Na co dzień tego nie ma. To tylko jest cyrk dla sądu. Wiesz co? Wcześniej już ojcu, który domagał się wyjaśnienia sprawy syna, to żeście zaczęli tego ojca dręczyliście w Koninie. Problemy z mieszkaniem, problemy z rodziną, jakieś mandaty. Wiesz, co to jest. I tutaj okazało się, że ci policjanci wiedzieli, że on już wcześniej po prostu naginał prawo. I od tego się jest prosta droga do tego, że został mordercą. I ty żeś takie relacje wprowadził w tej policji. To ty żeś tak zrobił. Bo później nagle ty hodujesz takich ludzi. Już niedługo, Wąsik, niedługo. Tak jak mówisz, zapinaj marynarkę w sądzie. Kulturalnie zachowuj się, będzie dużo różnych kamer. Pamiętaj, już się nie odchudzisz, wiesz. Nie płacz. Spróbuj znowu wziąć może od Zbyszka tą Nie kosmetyczkę, bo płacz. pewnego, no, już nie powiem, co mam głupie. Nie płacz. Tak. To podstawowa sprawa jest, ale wiesz, no, jednak tą kosmetyczką Ziobry miałeś dobrą, bo nie było tej czerwonej buzi tak bardzo widać. Nie denerwuj się. Spokojnie, głośno i wyraźnie, niczego się nie bój, opowiedz, jak było. Może, wiesz, jest zasada indywidualizacji, wiesz, odpowiedzialności karnej. Ja tutaj takie oko tak zamykam do ciebie. Może to Mariusz? A może to Jarek? Śmiało, Wąsik. Trzeba mówić. Ja nie jestem sądem. Nie wiem, może sąd to potraktuje w odpowiedni sposób. Pamiętaj, poczytaj sobie, w kodeksie karnym jest niezwykle ważny artykuł. Odpowiadasz tylko za to, co zrobiłeś. A tak to ci przypiszą do całości. Pomyśl nad tym. Pamiętaj, ładnie zapinaj marynarkę, nie świeć tym bebzonem sądowi w oczy. To wszystko. Miłego dnia, miłego weekendu. Szanowni Pulpi. Państwo, ludzie doceniają, z jakim akcentem wypowiada i naciskiem wypowiada to słowo Tomasz Schweiger. Do zobaczenia Państwu.